So here we are, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. Wiecie co? Te dwa ostatnie wersy to są moje ulubione wersy, chyba z mojej ulubionej piosenki świątecznej, czyli Slade, Merry Christmas, everybody. Chodzi mi o te dwa wersy, look to the future now, it's only just begun, bo święta dla mnie to zawsze jest taka możliwość rozpoczęcia od początku, a raczej sam przed sobą robię takie wrażenie, że rozpoczynam od początku. No i w sumie rozpocząłem też ten film, więc siemanko, z tej strony Chocolate, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. No i witam was w takim filmie nostalgiczno-informacyjno-przeprosinowym, ponieważ mam dwie sprawy. Słuchajcie, mam dwie sprawy. Pierwszą sprawą jest to, że chciałbym wam życzyć wesołych świąt, świetnych świąt, najlepszych świąt, na jakie pozwalają dzisiejsze czasy i dzisiejszy rok, więc wiem, że dla wielu z was prawdopodobnie nie będą to najlepsze święta w swoim życiu, ale zróbmy tak, żeby te święta były przynajmniej fajne. No i gdy mamy już z głowy życzenia, to chciałbym was bardzo, bardzo przeprosić za tą moją ostatnią aktywność na kanale, na tym kanale, bo powiem wam, że mówiąc najdelikatniej jak tylko mogę, to 2020 rok to nie był najlepszy rok w moim życiu, a jeśli mam być dokładniejszy, to był to najgorszy rok w moim życiu, co prawdopodobnie odbiło się też po jakości mojej aktywności w internecie, po aktywności na moim kanale, no bo jeśli teraz wejdziecie na mój kanał, to możecie się przyjrzeć, zobaczyć, że no jest kiepsko. Jest bardzo kiepsko, nie tylko z wyświetleniami, ale ogólnie z filmami. I mój kanał w tym momencie zaszedł chyba w takie miejsce, z którego trudno mi będzie wyjść. To znaczy, dam z siebie wszystko w 2021 roku, żeby ten kanał jakoś odbudować, żeby odbudować zainteresowanie widzów, bo szczerze, jeśli ktoś z was podszedłby do mnie gdzieś na ulicy, powiedział: hej Chocolate, oglądałem cię kiedyś miałeś fajne materiały, teraz już cię nie oglądam, bo mnie to po prostu nie interesuje, albo mnie to nudzi, to prawdopodobnie powiedziałbym: wiem. Więc postaram się, żeby po prostu ten kanał ożył, żeby znowu zasłużyć sobie na nowe subskrypcje, na uwagę widzów. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego chcę też ruszyć ten trzeci kanał, który być może niektórzy z was już zasubskrybowali, bo tam jest chyba 5100 subskrypcji. Chodzi mi o kanał Paweł Gęszka. Chciałbym, żeby ten kanał to był dokładnie ten kanał, jak się nazywa. To znaczy, kanał nazywa się Paweł Gęszka i chcę, żeby na tym kanale pojawiały się filmy, których nie wstydziłbym się sygnować swoim własnym imieniem i nazwiskiem, więc jeśli będę robił jakieś eseje, prawdopodobnie będę robił eseje, bo bardzo, bardzo mi się podoba ten typ twórczości na YouTubie, albo jakieś takie filmy poważniejsze, albo jakieś takie, w które będę potrzebował włożyć więcej czasu, to prawdopodobnie pojawią się one na tym kanale Paweł Gęszka, więc możecie go zasubskrybować, jeśli chcecie. Prawdopodobnie dałem link w opisie. No i jeśli chodzi jeszcze o kanał Choco i Nali. Z kanałem Choco i Nali to jest bardzo długa historia. Jedyne, co wam mogę powiedzieć, to to, że filmy na nim będą się cały czas pojawiały. Raczej nie codziennie, aczkolwiek może. Póki co powiedzmy sobie, że będą się pojawiały powiedzmy co dwa dni. Tak będzie bezpiecznie. Mogą się pojawiać kilka dni z rzędu, ale najbezpieczniej będzie, gdy powiem, że będą się pojawiały co dwa dni, mniej więcej. I to chyba tyle. Nie wiem, czy na tym kanale pojawi się do końca roku jeszcze jakiś film.
na pewno zrobię wszystko, żeby wrócić tego drugiego vlogmasa, który wam obiecałem do otwierania paczek. Nie wiem, czy mi się uda, no bo oczywiście wyjeżdżam. Jak oglądacie ten film, no to ja prawdopodobnie już się zbieram do wyjazdu do rodziny. Więc nie wiem, czy dam radę coś nagrać, aczkolwiek w razie, gdyby to miał być ostatni film w tym roku, to szczęśliwego nowego roku. Miłego Sylwestra, pamiętajcie, nie wychodźcie, bo policja czyha i was zgarną i pójdziecie do więzienia na 30 lat, więc nie róbcie tego. Petard też nie strzelajcie, bo w sumie z domu to by było trochę dziwne. Tak czy inaczej, jeszcze raz wesołych świąt, dzięki, że obejrzeliście do końca. Taki trochę monolog mi z tego wyszedł, no ale no cóż. Tak czy inaczej, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i cóż, look to the future now, it's only just begun. Yes.